Medellin to drugie pod względem wielkości miasto w Kolumbii, liczące około 2,5 miliona mieszkańców. Wzniesiona z cegły w stylu romańskim, katedra metropolitalna pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Do katedry przylega 1,5-hektarowy Park Bolivara. Od ponad 100 lat pierwsze 3 niedziele każdego miesiąca daje tu koncert Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Antiochii. W centrum parku wzniesiono konny pomnik Simona Bolivara. W tle wieże katedry metropolitalnej o wysokości 66 metrów. Park leży w ścisłym centrum Medellin, w pobliżu dawnych luksusowych rezydencji. W latach 80. i 90. Medellin było jednym z najniebezpieczniejszych miast na świecie, między innymi z tego powodu, że tu miał swą siedzibę kartel narkotykowy utworzony przez Pablo Escobara. Dzięki zrealizowaniu wielu programów walki z przestępczością, obecnie jest tu bezpieczniej niż w niektórych miastach w Stanach Zjednoczonych. Pałac Kultury imienia Rafaela Uribe Uribe, mieszczący Instytut Kultury i Dziedzictwa Antiochii. Znajdujący się w centrum miasta Plac Botero to miejsce ekspozycji 23 rzeźb pochodzącego z Medellin artysty Fernando Botero, który podarował je miastu. Rzeźby są wykonane z brązu. Macierzyństwo. Adam i Ewa. Głaskanie rzeźb Botero podobno przynosi miłość i daje szczęście. Rzymski żołnierz. Barokowy kościół Vera Cruz z 1803 roku. Medellin jest jedynym miastem w Kolumbii, w którym funkcjonuje metro. Jego 5 linii pozwala dotrzeć do większości miejskich dzielnic. Dodatkowo są 2 linie gondolowej kolejki linowej, nazywanej Metro Cable, które pozwalają dotrzeć do dzielnic biedoty położonych na wzgórzach i trudno dostępnych przy pomocy innych środków transportu. Dla turystów kolejki te mają dodatkową zaletę, gdyż pozwalają obejrzeć panoramę miasta. Nie zdążyliśmy dotrzeć tu za dnia i pozostała nam tylko nocna panorama. Na cmentarzu Jardins Montesacro znajduje się grób rodzinny Escobarów. Tu został pochowany Pablo Escobar, założyciel słynnego kartelu narkotykowego w Medellin, po zastrzeleniu przez policję w grudniu 1993 roku. Spoczywa tu także jego matka i ojciec. Jest tu też grób Griseldy Blanco, członkini kartelu z Medellin, zwanej Czarną Wdową. Liczący ponad 3 hektary plac San Antonio. Regularnie odbywają się tu darmowe koncerty dla mieszkańców miasta. Na placu jest kilka rzeźb Fernando Botero. Rzeźba Botero Nagi Tors. Układ mięśni ukazuje twarz Indianina.
1995 roku 29 osób zginęło w wyniku wybuchu bomby podłożonej pod rzeźbę ptaka Fernando Botero. Artysta wykonał nową rzeźbę, a starą zachowano. Komuna 13 to jedna z dzielnic biedoty na wzgórzach okalających centrum Medellin. Jest jednym z symboli modernizacji miasta. Od okolicznych szarych dzielnic odróżniają ją domy pomalowane na wiele kolorów oraz setki murali autorstwa miejscowych artystów graficiarzy. W przeszłości dzielnicę tę upodobała sobie kolumbijska partyzantka oraz kartele narkotykowe. W 2002 roku wojsko i policja przeprowadziły tu akcję pacyfikacyjną pod nazwą Operacja Orion, wymierzoną w gangi i organizacje paramilitarne. Sposób jej przeprowadzenia do dziś jest przedmiotem dochodzeń organizacji dbających o przestrzeganie praw człowieka. Sporą atrakcją oraz ułatwieniem dla mieszkańców jest otwarty w 2011 roku system schodów ruchomych, składający się z kilku odcinków o łącznej długości 384 metry i wysokości 28-piętrowego budynku. Mieszkańcy komuny 13 żyją wprawdzie bardzo biednie, ale przynajmniej mają wspaniały widok na miasto. Jeszcze w 2010 roku w dzielnicy popełniono 243 morderstwa, a w 2011 roku działało tu nadal ponad 20 gangów zajmujących się handlem narkotykami i wymuszaniem haraczu. Obecnie sytuacja uległa znacznej poprawie, ale nadal nie jest tu całkiem bezpiecznie. Najbardziej znanym autorem wielu murali jest artysta podpisujący się Ciota. Ma nawet własną mini galerię sprzedającą jego pracę. Tutaj stoi po prawej stronie obok naszego lokalnego przewodnika po Medellin.